Dobry wieczór. Zhejtowała mnie kiedyś jedna baba za to, że nagrywam filmik leżąc na kanapie i machając nogami, a druga zhejtowała mnie kiedyś za to, że siedzę na krześle niewyprostowana, jakbym zjadła kij, tylko tak trochę w pozycji półleżącej. Chciałabym, żeby dzisiaj mnie zhejtowały, bo po tych wszystkich latach, w których naprawdę ciężko pracowałam fizycznie, najpierw po to, żeby przeżyć ze swoim toksykiem, potem żeby przeżyć bez niego i żeby tworzyć fundację, ośrodek, zapierdzielałam wiele lat bardzo ostro i rozwalił mi się kręgosłup tak, że leżę. I ten wstęp nie tylko tłumaczy to, dlaczego leżę w wyrku o bardzo pięknym bezgłowiu, ale też nawiązuje do tego, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, a mianowicie chcę powiedzieć o takiej małej, parszywej w formie przemocy psychicznej, jaką jest zaprzeczanie. Zaprzeczanie, pomniejszanie twoich spraw, twoich kwestii, twoich doświadczeń, twoich przeżyć. Opowiem wam o kilku sytuacjach, które mnie osobiście spotkały, albo których byłam świadkiem i wytłumaczę na ich przykładzie, dlaczego jest to tak straszliwie obrzydliwe. Pierwszy przykład, właściwie pierwszy i drugi, to będzie o osobach, które mnie lubią i które myślą, że są wobec mnie w porządku, fajne, miłe, wszystko jest okej. Jedna, dużo starsza ode mnie, dowiadując się, że mam kanał na YouTubie oraz że prowadzę jakiegoś rodzaju poradnictwo, powiedziała mi, znając dobrze historię mojego życia, łącznie ze sprawami sądowymi przeciwko rodzinie, z wyrywaniem się od toksyków, z moim wykształceniem, z historią fundacji, powiedziała mi, ale ty jesteś za młoda, żeby wiedzieć coś o życiu. Co ty możesz ludziom doradzić, jak ty jeszcze nic nie przeżyłaś? Serio. Nagrywam film, żeby to skomentować, ale po prostu nie jestem w stanie tego skomentować. Muszę się zastanowić. Co ona mi tak właściwie mówi? Ja nawet nie będę się zastanawiała, co autor chciał powiedzieć, bo ja myślę, że autor po prostu chciał sobie pobełkotać, tylko nie zastanowił się w ogóle nad tym, co mówię. Natomiast co ona mi mówi w tym swoim, jej zdaniem, życzliwym tekście do mnie? Nie spotkały cię krzywdy, które cię spotkały. To jest taka próba wymuszenia na mnie, żebym powiedziała, że tamte czasy już minęły. Tamte czasy, kiedy rodzina ze sobą walczyła, kiedy ja byłam wykorzystana, okradziona i generalnie w poniewierce, kiedy nie było ręki, która by została wyciągnięta w moją stronę, kiedy mi doradzano, żebym poszła do pracy na kasie w Biedronce, bo tylko do tego się nadaje i nie próbowała walczyć o jakiś sens w życiu, tylko równała w dół, żebym ja tym stwierdzeniem, tak, niczego w życiu nie przeżyłam i nie jestem w stanie doradzić, żebym potwierdziła, że tak, nic się nie stało. Tego nie było, jest już okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Nigdy nie będzie. Tamte rzeczy się wydarzyły i w tamtym czasie, gdy byłam traktowana jak trendowata przez swoich najbliższych tak zwanych, byłam traktowana jak trendowata przez swoich najbliższych tak zwanych i nigdy temu nie zaprzeczę. Kiedy więc ktoś ci mówi, co ty przeżyłeś, co ty możesz wiedzieć, to się zastanów, czego on się boi. To czego on się boi przyznać, że przeżyłeś. Kolejny przykład, strasznie słaby, też ze strony osoby, która dałaby sobie rękę uciąć za to, że jest wobec mnie życzliwa i łączy nas szczególna więź. Ta osoba, która powiedziała, że nie ogląda moich filmików, bo on wie, co tam jest. Serio. A skąd wiesz, jak nie oglądasz? No bo wiadomo. I co wiadomo? No generalnie Anka znowu gada głupoty, tak? Anka się rzuca. On mi to zostawił z czymś jeszcze. Tą wypowiedź z komentarzem do dwójki toksyków, którzy kiedyś byli moimi przyjaciółmi, miałam ich za przyjaciół. Wycofałam się z tego w momencie, w którym jak prawdziwi psychole zaczęli stalkować. Robić bardzo dziwne rzeczy, na biednego misia łazić, paplać, no generalnie robić wszystko metodą na ofiarę, żeby mi dosrać za to, że przestałam dawać się dalej dręczyć psychicznie. Powiedziałam po prostu, tam są drzwi jednemu i drugiemu. Oni wtedy rozpętali zresztą wspólnie batalię wśród znajomych, które pytali absolutnie bzdurne rzeczy, typu, że ja się z jednym z nich przestałam przyjaźnić, bo on nie chciał sobie do mieszkania kupić kanapy, którą ja mu doradziłam.
Nie, de facto temat dotyczył, słuchaj, stary, za dużo wąchasz i pijesz i zrobiłeś się agresywny. No ale ciężko zrobić wariatkę z dziewczyny, która powiedziała ci, za dużo ci pasz i chlasz i jesteś agresywny. Łatwiej zrobić wariatkę z kogoś, mówiąc, że się obraził za to, że się nie posłuchało jego rady dotyczącej jakiejś idiotycznej kanapy. W ogóle co mnie to obchodzi? Zrobili kiedyś taką kampanię przeciwko mnie. Ja skończyłam z nim znajomość, a kampania trwała i trwała. Jak to kampanie biednych misiów, one zawsze trwają dużo dłużej niż człowiek jest nimi zainteresowany. No i ten ktoś, kto mi powiedział, że nie ogląda moich filmów, bo wie, co tam jest, powiedział też, że ja się z tamtymi dwoma kłóciłam. Serio. Nic mi o tym nie wiadomo, ja się nie kłóciłam. Co mi próbuje powiedzieć w tych dwóch komunikatach zestawionych razem? Ano to, że jego zdaniem wszystko, co ja nadaję publicznie, jest jakąś prywatną awanturą. Jest jakimś żygiem wściekłej laski, która wciąga obcych ludzi w swoje prywatne sprawy, bo szuka popleczników. Czyli de facto awanturnica robi z siebie biednego misia. Ja się podpytałam jeszcze tego osobnika, czy on na pewno wie, co mówi, czy on jest świadomy, na czym polega moja praca. Ale mimo wszystko gościu nie był w stanie połączyć tego, że ja się zajmuję przeciwdziałaniem przemocy, demaskowaniem mechanizmów przemocy psychicznej i manipulacji i kręcę filmy o tym, o czym wiem najlepiej, bo wiem to najlepiej w oparciu o swoje własne doświadczenia, nie tylko swoją wiedzę, którą zdobyłam kształcąc się i później, którą zdobyłam w terapii, którą w końcu zdobyłam w pracy zawodowej, ale też przede wszystkim w prywatnych doświadczeniach, doświadczając przemocy, głównie jako autystka, czyli jakby bardzo dobrze się jej przyglądając, a równocześnie nie potrafiąc wytłumaczyć, nie potrafiąc pojąć, dlaczego ona w ogóle występuje. Co ten niby bliski mi człowiek chce mi powiedzieć? Robisz z siebie pajaca. Nie wiesz, co mówisz. Twoje słowa nic nie znaczą. Znowu, co ty przeżyłaś? I w czym ty możesz doradzić? W końcu, szkoda mojego czasu na bzdury, które gadasz. Nie chcę oglądać twojej kompromitacji? Nie chcę oglądać twoich prywatnych wycieczek? Kanał ma 2 miesiące, ponad 8,5 tysiąca wyświetleń. Nie wiem, czy wszystkie trafione. Powiedzmy, że nie wiem, kilka procent jest trafione. To i tak jest kilkadziesiąt osób, którym te filmy w czymś pomogły. Obcych osób, które obejrzały filmy i dotarło, że są w przemocy, że są obrzygiwane, że są wykorzystywane, że są traktowane nie tak jak potrzeba. Natomiast moi tak zwani najbliżsi mówią mi, że to jest nic nie warte. I teraz, jeszcze raz, po tym jak to wytłumaczyłam, podkreślam wam, w jakiej formie to zostało powiedziane. To było takie. Ja nie oglądam, ja wiem, co tam jest. To było miłe, nie? To było takie, wiadomo, jaka ty jesteś. Ile razy usłyszeliście coś takiego od waszych bliskich? Wiadomo, jaki ty jesteś. Albo ja po tobie to już się niczego nie spodziewam. Albo po tobie to się wszystkiego można spodziewać. I to jest takie ha, 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 hi, 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 hi. Bolesne, jak po prostu szpila wbita pod żebro. Szpila pod żebro? Nie wiem, nóż pod żebro, hak pod żebro. Szpila wpięta, czy gdzie się wbija, nie wiem. To jest obrzydliwy, codzienny jad, którym zakażamy się nawzajem, udając, że jest okej. Ty mi, ja tobie, ty mi, ja tobie. Drobne, codzienne, które sprawiają, że nie mamy do siebie nawzajem zaufania emocjonalnego, które sprawiają, że cały czas się pilnujemy, które sprawiają, że nie potrafimy się naprawdę wyluzować przy drugim człowieku, dobrze przy nim poczuć, pewnie przy nim poczuć, które sprawiają, że nie możemy się poczuć pewni sami w sobie, dlatego że nasi najbliżsi mówią nam, że to, co mamy do powiedzenia, jest gówno warte, że to, co sobą reprezentujemy, nie jest warte ich uwagi. Ludzie, których kochamy, których cenimy, których wybieramy na swoich, mówią nam... Idą do obcych po porady.
Do was idą tylko wtedy, gdy potrzebują darmowego zrobienia czegoś za nich. Jeśli jesteście informatykami i potrzeba im naprawić komputer, to przyjdą. Jeśli jesteście hydraulikami i trzeba im naprawić cieknącą rurę, to przyjdą. Ale jeśli jesteście tymi samymi specjalistami i trzeba będzie po prostu wydać pieniądze na nową inwestycję, to oni nie przyjdą do was. Oni pójdą do obcych. Nie dlatego, że będzie lepiej. Nie dlatego, że nie chcą ryzykować jakiejś kwaśnej sytuacji. Nie. Chcą, żebyście nie czuli się za dobrze. Żebyście nie czuli się zbyt pewni. W tą drugą stronę, kiedy was wzywają do awarii, to liczą na to, że nie weźmiecie za to pieniędzy. Ale gdy nie wzywają was do inwestycji, to właśnie po to, żeby wam przypomnieć, twoje miejsce w szeregu jest równie nisko jak moje. Niech ci się nie wydaje, że jesteś dobry. To jest zawiść, to jest małość. Osoba z pierwszego przykładu, osoba, która mi powiedziała, że nie przeżyłam tyle, żeby móc komukolwiek w czymkolwiek doradzić, przyjaźniła się z moją mamą. Po śmierci mojej mamy znalazłam ćwiczenia jej z jakichś różnych kursów, gdzie wymieniała swoje autorytety. Byłam jednym z nich. To było najfajniejsze, najbardziej fantastyczne, ale też najbardziej przykre z racji tego, że było to po jej śmierci, odkrycie w moim życiu. Ona potrafiła. Osoba, która niby szanowała jej zdanie, nie potrafiła. Nie potrafi mi 7 lat po śmierci matki, 7 najtrudniejszych lat, kiedy naprawdę wszystko straciłam i wszystko osiągnęłam, nie potrafi mi przyznać, że jestem w pełni człowiekiem, że jestem dorosłym człowiekiem, że jestem specjalistką w swoim zawodzie. Bo tak teoretycznie to wystarczyłyby mi studia, które skończyłam, do tego, żeby uprawiać poradnictwo. Mogłabym to robić od 11 lat, nie przejmując się tym, że potrzebuję doświadczenia życiowego, mogłabym sobie to robić. Miałam do tego uprawnienia. I nikt nie miałby mi prawa powiedzieć, że to jest bez wartości. Ale bliscy zawsze mają prawo wam dosrać. Dlaczego? Bo są bliscy. Paradoks, którego nie rozumiem. Straciłam wątek, dlaczego chciałam wymienić jeszcze drugi przykład. W każdym razie chcę jeszcze raz podkreślić. Takie drobne zaprzeczenia często są niezauważone. Niezauważone przez mówiącego, niezauważone przez odbiorcę, przez was. Jeśli macie dość dobrze wyostrzony zmysł postrzegania, jeśli macie dobrze dostrojoną inteligencję, logikę, to usłyszycie, że tu jest coś nie tak. Prawdopodobnie uczujecie krótkie takie ukłucie, takiego czegoś nieprzyjemnego. Jeśli uświadomicie sobie, o co chodzi, to zaczniecie tego człowieka tłumaczyć. Przecież to jest mój przyjaciel. Przecież on mnie wybrał na osobę znaczącą w swoim życiu. Dobra. Tylko miejcie świadomość, że on, jako przyjaciel, wybrał was na osobę znaczącą w swoim życiu, czyli na równą sobie. Czyli będzie was gnoił, jeśli ma coś z samooceną nie tak, po to, żebyście byli równi. Patrzcie dobrze, z kim się zadajecie. Osoby o niskiej samoocenie są niebezpieczne. Będą was ciągnąć w dół, będą was poniżać, będą obniżać waszą pewność siebie, wasze dobre samopoczucie, wasze poczucie kompetencji i racji. Będą starały się, żebyście czuli się źle, bo tylko wtedy będziecie godni, żeby być ich przyjaciółmi. Inaczej odfruniecie wysoko, a oni pozostaną w swoim poczuciu porażki, niespełnienia, nieadekwatności. Co ja radzę? Niech zostaną. Żegnaj się bez bólu, odcinaj. Po co ci ktoś, specjalista w swoim życiu, specjalista w swoim zawodzie, osoba utalentowana, mądra, przede wszystkim unikatowa? Po co ci ktoś, kto się uśmiechnie od ucha do ucha i powie ci między wierszami: nie jesteś dobry. Jesteś marny. Marny, tak jak ja. Twoje słowa nie mają wartości większej niż moje. Gadamy sobie, co nam ślina na język przyniesie. Emocje nas ponoszą. Trafia nam się ślepym kurom ziarno. Jesteśmy nikim. Nie trzymaj się takich ludzi. To nieważne, że oni przez naście lat czy przez 10 lat byli dla ciebie centrum wszechświata. To było złe centrum. I tym miłym akcentem kończę. Przypominam, warto kończyć, koniec jest zawsze początkiem. Dobranoc. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc?
przeczytaj opis pod filmem.